Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy robić mierzymy różnych marek. Mam trochę rzeczy z Zalando, mam tutaj PLN-y, które sobie zamówiłam i mam tu Risk Made in Warsaw, które sobie zamówiłam. Trochę inaczej obrysowałam usta i wydają mi się teraz takie ogromne. Dajcie znać, co sądzicie. Tutaj mam konturówkę w ciemniejszym kolorze i P. Louise w kolorze Heights. Taką jasną pomadkę na środku. I nie wiem, dajcie znać, co sądzicie. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić mi kciuka do góry, serduszko w komentarzu dla zasięgu, dla mnie w zamian za ten film, jeżeli dobrze się bawicie, jeżeli lubicie moje mierzymy, bo wiem, że wiele z Was czeka na te filmy, lubicie jak przymierzam różne rzeczy z różnych sklepów, także dzisiaj jest haul mieszany, rzeczy, które ostatnio zamówiłam, wszystko kupiłam sama, także zaczynam od wielkiej paki Zalando i uwaga, będą tutaj buty i nie tylko, mam tutaj też torebkę, także od tego Zalando sobie zaczniemy, bo jest to najcięższe, największe, a tutaj przejdziemy później do ciuchów. I zaczniemy od torebki. Nie wiem jeszcze, czy ją zostawię, muszę ją zobaczyć na żywo. Słuchajcie, mam już dwie takie torebki, które mi się fenomenalnie sprawdzają. Nerko torebki, takie z łańcuchem. Noszę non-stop teraz. Można ten łańcuch przepinać na różne sposoby. Pasek jest fantastyczny, jest płócienny, gruby. Tak wygląda. Można nosić na skos, na sylwetce, zaraz Wam pokażę, lub właśnie jako nerka typowa, ale jest to naprawdę duża nerka. I uważam, że taka jakość, jaką ma Michael Kors w tych torebkach, jest genialna. I zamówiłam sobie taką. I nie wiem, czy jest ładna, czy nie. Bardziej mi się chyba na stronie podobała. Ten element wygląda, jakby tu nie pasował. A chyba jestem na nie, szczerze mówiąc. Też nie chcę za bardzo otwierać, żeby tutaj nie wiecie, jakiego odeśle, żeby ktoś miał w dobrym stanie. Ale tak wygląda ich. Chyba mi się nie podoba, ale na Zalando jest to, że wiecie, bardzo łatwo odesłać, zwroty są darmowe, więc dajcie znać, co sądzicie. Chyba bardziej mi się podoba ta, którą mam, czyli ta w tej skórze niż w tym monogramie. Jakoś tak bardziej klasyczna. Mam też czarną, świetnie się sprawdzają obie. Jakiś czas temu zamówiłam też białą, ale odesłałam, też mi się nie podobała, więc no po prostu trzeba zobaczyć samemu. Chyba nie, nie będę jej odpakowywać, żeby tutaj nie, wiecie, nie psuć tej konstrukcji, ale nie zostanie ze mną. Ogólnie wszystkie te rzeczy, które Wam pokazuję, mogę jeszcze odesłać, więc niewykluczone, że coś będę zwracać, więc pakuję z powrotem. O, to są koszulki Darka, okej. Okay. A, to on do zwrotu włożył, to już wiem. Tu mam dwa takie komplety z Misguided. Jakiś czas temu siostra mi dała z Misguided orety, wiecie, to przeszkadzają mi włosy, zaraz, czekajcie. Mi się lepią do tej pomadki, zepnę jakoś. Jakiś czas temu moja siostra mi dała właśnie podobną koszulkę, ale ją zniszczyłam, zaplamiłam, plama mi już nie zeszła, więc postanowiłam zamówić sobie ten set, ale to chyba nie jest dokładnie ta jakość. No, czuję, że to nie jest ta jakość, co tamta koszulka od siostry. W tym zestawie mamy takie krótkie spodeny. To jest taka, wiecie, piżamo, coś do chodzenia i taką górę. To nie jest ta sama jakość. I chyba niebieski w takim razie nie będę odpakowywać, bo tamta była fajniejszej jakości. Ta mi się nie do końca podoba. Tamta miała bardziej taki beżowy kolor, a ta jest bardziej w brąz. To dla mnie tak średnio. Zobaczę sobie zaraz jeszcze. Samo słuchajcie narzekanie na początek. Buty. Buty od Buffalo. Nie mam pojęcia, czy będą fajne, bo to są buty letnie, buty sandałki. Mam sporo od nich Adidasów. Muszę Wam zrobić w końcu butowniczkę z tą firmą, bo mam już kilka ładnych par i myślę, że Was to zainteresuje. A buty, które zamówiłam teraz, wyglądają, uwaga, 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 tak. I są ogromne. Będę musiała tutaj trochę zdjąć, żeby przymierzyć, ale tak wyglądają te buty i podobają mi się. Nie wiem tylko, czy będą wygodne, czy będą w ogóle lekkie na stopie, czy będą ciężkie. Tak, to są dosyć lekkie. Podobają mi się te wykończenia. Buty z Buffalo nie są zbyt tanie. Są to buty wegańskie, mają certyfikat PETA i są to buty świetnej jakości. Tyle co mam, te wszystkie Adidasy naprawdę świetnie mi się sprawdzają. Także zaraz je przymierzymy i ocenimy. Kolejna para, trochę tu butów będzie z Buffalo. To przepiękne księżniczkowe sandałki, które już wcześniej wypakowałam, bo były w drugiej paczce. I te ze mną zostają, bo są takie jak marzyłam, zobaczcie. Takie różowe. Na niewielkim obcasie, zapinane w kostce. Tutaj mam rozmiar 42, czyli dziesiątkę amerykańską. I idealnie na mnie leżą. Co sądzicie? Ładne? Mi się bardzo, bardzo podobają. Zamówiłam też białe konwersy, bo moje się rozkleiły, te, które miałam, wiecie, przez kilka lat. I nie wiedziałam za bardzo, jak, słuchajcie, z rodzajem, bo ja nie umiem tam się połapać. One niby są takie same na rysunku, zobaczcie. Tutaj jest rysunek, niby są takie same, ale się troszeczkę różnią. I mam dwa różne rozmiary. Mam 41,5 i mam... Aha, bo to jest men's. To jest unisex, widzę. Ósemka w męskich, dziesiątka w damskich. A tu mam dziesiątkę damskich, czyli w tym się różnią. Jedne są unisex, drugie nie. Po prostu zobaczę, zmierzę. To są te damskie. Wyglądają normalnie, chociaż mają krótszą tą niż zwykle. To tym się mogą różnić. A te unisex jak wyglądają? Nie widzę dużej różnicy, szczerze mówiąc. Tak wyglądają, a te wyglądają tak.
Aha, już widzę, czyli ja całe życie nosiłam męskie. Znaczy mieszane, tak? Unisex. Bo takie widzę po raz pierwszy. Okej, trochę mają tutaj inaczej to wykończone. Bardziej mi się podoba ten klasyczny sposób chyba. To są tak jakby węższe. Tak mi się zdaje, że to są takie trochę solidniejsze, nie wiem jak to nazwać. Więc zaraz zmierzę obie. No i lecimy dalej, kolejna paczka. Zaraz będę wszystko mierzyć, tylko wszystko najpierw wyciągnę. Zrobiłam zamówienie w PLN-ach, bo było 30% zniżki na stronie. Robili sample sale w butiku w Warszawie, a ja się załapałam, słuchajcie, na online. Tu mam naklejki, oddam córce. Jeśli chodzi o PLN-y, to ja kocham. Jakość ich koszulek są nie do zdarcia, nawet jeżeli mają być docelowo na piżamę lub na strój po domu. To nie szkodzi. Świetnie wyglądają do shortów, do jeansów, do wszystkiego. Pierwsza rzecz, co zamówiłam, to bluza. I zastanawiałam się między niebieską a różową i ostatecznie wzięłam różową. Zaraz zobaczę, czy będzie mi pasować. Tutaj mam spodnie, więc zobaczymy komplet. Bluza jest dosyć długa i zapinana. Taka, wiecie, jak z dawnych czasów, jak miałam. Tak wygląda. Ma takie dwa kolory i napis Lala i taki fajny haft. To jest Lala Boyfriend Very Pink Hoodie. Kosztowała 350 zł, minus te 30%. Jakim ja mam ją rozmiarze? Nie wiem, czy to nie był one size. Nie wiem, kochani, nie widzę tutaj rozmiaru, szczerze mówiąc. Nie ma rozmiaru, nie wiem właśnie, czy to nie był one size. I te koszulki, które wam teraz pokażę, wszystkie są w rozmiarze L, także pierwsza koszulka jest miętowa. Ja wiem, że t-shirty za stówkę to jest przesada, ale jak są na przecenie za 79 i są świetnej jakości, to uważam, że cena jest dobra. I ta jest taka mocno miętowa, zaraz zobaczymy. Tu ma tylko PLN-y napisane. I wszystkie są z dekoltem serek, bo taki najbardziej u nich lubię. Także zmierzę. Druga koszulka, też rozmiar L, tutaj ma taką naszywkę. Tutaj ma lalę i buziaczka. Jest biała. Wszystkie tutaj są, reszta są białe. Po prostu brakowało mi białych t-shirtów do jeansów. Kolejna też jest biała z napisem But First Prosecco. Ja się wydaje trochę większa, ale to wiecie, bo one mają różne kroje. Niektóre są bardziej pasowane, niektóre są oversize. I ostatnia, wiem, że to nuda, białe t-shirty, ale poczekajcie, poczekajcie, zaraz będziemy mierzyć. Ale kolejna jest bardzo długa. Długa. Z kiską, taką ala złotą. Też jest to L-ka. Okej, okay, mamy koszulki i teraz doły. Doły, które do tego mam. Kupiłam sobie na Risku, chociaż ostatnio, jak robiłam zakupy na Risku, wszystko odesłałam i nawet wam nie zdążyłam pokazać, bo te rzeczy w ogóle mi nie leżały. Zamówiłam jakieś spodnie i chyba jakiś płaszcz i w ogóle totalnie mi to nie leżało i byłam tak na nie. I mówię, więcej nie zamawiam z tego Riska, bo mnie to wkurza. I był problem tam ze zwrotem i tak dalej, ale jak się pojawiły moje ulubione spodnie, które już mam w nowym kolorze, to musiałam je mieć. Bo spodnie te nazywają się Don't Stop chyba, w kolorze bordowym, 369 zł. Drogie jak się masz, ale są świetne jakości, są grubsze. Podejrzewam, że dlatego są przecenione, bo pewnie były bardziej na zimę. Są świetnej jakości, one naprawdę są wygodne jak jeansy, leginsy, są z bawełny. Mają fajne tu przeszycia, trochę jak motorowe spodnie. Nie wiem, czy ten kolor będzie mi pasował, zobaczymy. I bardzo dobrze trzymają brzuch, nie zjeżdżają z brzucha, ja mam rozmiar L. W Risku uważajcie z rozmiarami, też czasem trzeba wziąć mniejszy. I zamówiłam shorty, które mam z zeszłego roku, mam w dwóch kolorach i wypuścili czarne satynowe, nie wiem, czy to będzie mi dobrze leżeć. To wygląda jak spódniczka, mam je w rozmiarze XL i nazywają się Primki. I też kosztowało 350 zł, także wiecie, no, ten Risk jest po prostu straszliwie drogi. Ale te shorty naprawdę mi się tamte sprawdziły. Nie wiem, czy to nie jest satyna, słuchajcie. Ja wam tutaj coś zapędziłam się, to nie jest satyna, właśnie to był fajny materiał, już wam mówię. Wiskoza i wiskoza ekologiczna, to z wiskozy, więc dlatego też droższe i wyglądają właśnie jak satyna. Nie wiem, jak będę to prasować, ale wyglądają jak spódnico spodnie. Ja bym bardzo chciała w Zarze sobie na przykład kupić spódnico spodnie, ale wszystkie są tak krótkie i nie ma opcji, że w nie wejdę. To co, kochani, czas tu pomierzyć, co nie? Co? Właśnie tak patrzę, co ja będę najpierw mierzyć. Także zacznijmy sobie od shortów, od bluzki, od bluzy, a później zmienimy na długie spodnie i resztę rzeczy w międzyczasie buty. Zaczynamy. Lecimy z tym koksem, zaraz wam pokażę buty, bo zdecydowałam, że jednak te unisex są lepsze. Tu jest koszulka, to jest rozmiar L, to oczywiście do shortów włożę ją do środka, żeby nie było, że tak na wierzchu. Ale ogólnie jest długa i jest spoko. Także nie ma bardzo dużego dekoltu, jakość jest fajna, trochę elastiku, ale koszulka jest ogólnie bawełniana, także ta u mnie zostaje. Shorty mogłyby być mniejsze, bo ja już sobie... Widać. Bo ja już sobie właśnie zamówiłam poprzednio te jasne i też granatowe mam z zeszłego roku. Fajnie wyglądały jak spódnica, ale są to shorty, więc tutaj wiecie, nic się nie ociera. Widać, że to są shorty. Więc się tu nic nie ociera, ale wiecie, ale fajnie wygląda jak spódniczka mini, więc super, trochę luźne mówię, są trochę luźne, więc tutaj sobie je zwiążę, złapię i będzie sztosik. Fajnie też maskują brzuch, jeżeli na tym wam zależy, bo one są tutaj aż do talii. Ja nie mówię, że to musi być konkretnie taki zestaw, ale wiecie o co chodzi, po prostu wam pokazałam. Shorty z tą koszulką, bluza, od razu sobie przymierzymy bluzę.
czy się nadaje, czy zostawiam raczej. Bo jakość jest fajna, jest gruba. Duża. Tak mam ochotę na kolor, wiecie, wiosna przyszła i człowiek ma ochotę coś kolorowego założyć w końcu, nie tę szaroburę. Chociaż te spodnie są wyjątkiem, że wzięłam sobie bordowe spodnie. No jest duża, naprawdę. Nie pamiętam, czy ja tam brałam rozmiar, czy nie. Ale jakbym brała, to na pewno L-ka. Więc ta bluza jest długa. Myślę, że bardzo fajna. Zostawię ją sobie, bo będzie dobra, wiecie, i na rower, i wiecie, żeby sobie narzucić chłodniejsze dni. Może nawet na majówkę ją zabiorę, także fajna, można też ją rozpiąć. Kaptur ma. Zobaczę sobie w takim razie i niebieską, skoro ta jest taka spoko. Też na długość. Kolejna koszulka, ma tutaj tylko ten mały znaczek. Trochę wygląda to, jakby była przybrudzona tak z daleka. Widzicie, jakbym tutaj miała jakiś ślad od czegoś. Ale z bliska widać, że jest ok. Chyba jest najmniej ciekawa z tych wszystkich, które wam pokazałam, ale nie będę jednej koszulki odsyłać. Myślę, że jest taka ok. No, nie powaliła mnie na jakoś bardzo. Jest chyba trochę cieńsza niż te pozostałe, także zobaczę, jak będę coś odsyłać, to odeślę. Kolejna, kochani. Kto pamięta, jak miałam kolekcję kiedyś koszulek i właśnie miałam taką miętową. Tak mi się przypomniały tamte czasy. Dobrze, kolor jest spoko. Lubię siebie w tym kolorze, miętka jest ok. Tak wygląda. Jest fajna. Też mi się podoba, że te rękawki nie są takie, wiecie, takie nie wiadomo jakie. Nie lubię tych rękawków krótkich. Mało kto w tym dobrze wygląda. Wolę, jak rękawek jest dłuższy. Trochę wiecie. Także ta mi się podoba, ta zostanie. I ostatnia, But First Prosecco. Fajna, podoba mi się. Podoba mi się. Ta jest wyraźniejsza niż ta poprzednia biała. Coś tu się dzieje. Spoko. Buty. Chodźmy do konwersów. No i słuchajcie, konwersy. Wiem, że tu na pierwszy rzut oka nie widać różnicy, ale zobaczcie. O, tak wam pokażę. Tu jest taki cienki ten przód. Ogólnie but jest cały taki dosyć wąski. A tutaj jest trochę szerszy. Ma szerzej, szersze te kółeczka większe. Tutaj ma więcej miejsca i to jest dla mnie fajniejsze. Te wyglądają dla mnie na mojej, na moim sporym rozmiarze stopy jak buty do, chciałam powiedzieć, do kręgli. Mają taki nosek. Nie podobają się, te mi się bardziej podobają. Solidniejsze. Także te damskie odsyłam. No dobra, i założyłam spodnie, spodeny bordowe. Już wam pokazuję na dole. Są niesamowicie wygodne. Tak wyglądają. Zobaczcie, jak fajnie. Nie. One się nie rozciągają w ciągu dnia i uwaga, leżą bardzo wysoko na brzuchu, tutaj wszystko trzymają, ale nie ściskają. To jest super, oczywiście koszulka może iść do środka. To akurat z tymi trampkami. I ja sobie, słuchajcie, wyobraziłam w takiej stylizacji właśnie biały t-shirt beżowy, czy nawet koszula, do tego beżowy płaszcz. Pokazywałam wam go ostatnio w holu. Tutaj mam Sisley. Zobaczcie, jak fajnie wyglądają takie właśnie spodnie kolorowe. Podobają mi się, mają w sobie coś, zostają ze mną, także zamówienie z Riska zostaje. No i z PLN-ów też nie chce mi się odsyłać jednej koszulki, szczerze mówiąc, czy iść tam do butiku. Dobra, co nam zostało? Buty. Pokażę wam buty. Przymierzymy, czy są wygodne. Wiem, że konwersy ze mną zostają te unisex, a zobaczmy, jak buty Buffalo. Kochani, teraz będzie specjalna dedykacja dla osób, które uważają, że powinnam mieć stopki na przymierzeniu butów. Rozumiem, że wy macie stopki, jak mierzycie buty zamówione do domu. Niech alkohol odparuje dla waszego spokoju. Także prezentacja na moich odkażonych stopach. Słuchajcie, nastoletnia ja byłaby zachwycona takimi butami ciężkimi, wielkimi, wielka koturna, ale niestety to nie jest już mój styl. Dosyć ciężko się w nich chodzi przez to, że mają przez całą długość taką samą platformę i trochę stopa się ślizga. Wiadomo, to jest plastik tutaj, wiecie, jak guma. Trochę są, myślę, że dla szerszej stopy. Ja mam takie, wiecie, no, normalnej szerokości, że tak powiem, nie są jakieś ani wąskie, ani szerokie. Myślę, że szersza stopa się tu odnajdzie. Mogłaby mieć rozmiar niżej, ale z drugiej strony zobaczcie, na długość są dobre, więc no tak, fajne są. Są w trendach, ale to chyba nie jestem ja. Tak jak ich Adidasy kocham, te wielkie, to jakoś tak... Sandały. Pokażę wam drugie. A tu są drugie. Stopa wygląda zdecydowanie delikatniej, wydaje mi się. Szczególnie duży rozmiar. Będą pięknie wyglądały do sukienki. Podoba mi się, jak błyszczą. Nie wiem, czy tu kamera oddaje, ale tutaj naprawdę dają po oczach. Są dosyć wygodne. Węższe zdecydowanie niż tamte. Tamte były szerokie, te są wąskie. Także tylko dla osób z węższą stopą. No i wygodne zapięcie w kostce. Myślę, że całkiem fajne buty. Na jakieś właśnie super wyjścia do jakichś fajnych sukienek. I żeby nie było, założyłam jeszcze tą... Ten t-shirt, spodnie są tu przyczepione, bo żeby zwrócić, nie można ich tutaj odczepić, także świetnie. No nie, zwracam, bez szału, nie podoba mi się, jak leży, trochę mnie nawet tutaj jest trochę za mały w okolicach brzucha. Tamten był inny, muszę poprosić siostrę, żeby mi znalazła linka do tamtego, super wyglądam z wiszącymi plecami. Dobra, kochani, to był haul na dzisiaj, mam nadzieję, że wam się podobało, że się dobrze bawiliście, jeżeli tak, poproszę o kciuki do góry, zawsze mile widziane. Dajcie znać, co chcecie oglądać w kolejnych odcinkach, co wam się podobało, co wam się nie podobało, co powinnam odesłać waszym zdaniem, czy macie inne zdanie niż ja. No i widzimy się w kolejnym, dzięki za dziś, do zobaczenia, pa pa.